W Polsce mamy takie powiedzenie do trzech razy sztuka. Ty już trzeci raz jesteś w Polsce. Czy planujesz zostać teraz trochę na dłużej może? Nie, każdy raz mówię, że nie planuję nic, tylko oglądam, że dzisiaj nie oglądam na jutro albo pojutrze, tylko chcę dzisiaj rozmawiać. Ostatnio dzięki twojemu podaniu Krakowia zdobyła gola, ale pomimo tego i tak zremisowaliście. Myślicie, że mogliście zrobić więcej, żeby dowieść tą przewagę do końca? No oczywiście. Za mało było. Jeśli jeszcze było ten koncentrację, myślę, że na pewno by było zwycięstwo, ale no, nie wiem co, do asystencji, do Mira nie ciężko asystencję, tylko chyba piłku na górę rzucać i on to będzie tam wygrał z głową, nie? Jakie nastroje są w drużynie przed meczem z Lechem Poznań? Dobra, atmosfera jest dobra w drużynie. Myślę, że jestem dobrze przygotowany za mecz z Lechem i myślę, że będzie dobra gra i najważniejsze jest, żeby kibice, które przyjechały na stadion, oglądali dobry mecz. Podoba ci się w Krakowie? Zaklimatyzowałeś już się w drużynie? No wszystko dobre jest. Wszystko jest, tylko czekam na zwycięstwo i dobrze.